Profesor Geremek od początku, kiedy go poznałem, był zdecydowany iść w kierunku niepodległości i demokracji w Polsce. Zresztą demokracja dla nas wszystkich była związana z niepodległością, chociaż wiedzieliśmy, że nie ma automatyzmu. Może być państwo niepodległe. A nie demokratyczne, i takiej Polski nie chcieliśmy. Na szczęście Bronisław Geremek doczekał takiej Polski demokratycznej, i niepodległej, i potem włączył się, począwszy od Ogromnego Stołu, gdzie był bardzo czynny y, Unii Wolności, no i został ministrem spraw zagranicznych, i uważam, że tu się czuł y, najlepiej. On najlepiej czuł się w sprawach międzynarodowych, w kontaktach z Europą, ze światem. Pamiętamy o profesorze Bronisławie Geremku, pamiętamy ten, ten jego dystans do wszystkich spraw i jego zamyślenie z fajką w dłoń.